podróży przez apele Twojego dziecka dotarliśmy do apelu, który brzmi: nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia. I znowu wracamy do jakby do punktu wyjścia, że no jest w rodzicu taka tęsknota, taka chęć ochrony ramionami, sercem dziecka, żeby go nic nie bolało, żeby nie musiał przeżywać tego, co my przeżywaliśmy. Jakoś tak szybko zapominamy, że to, co bolesne, często było dla nas bardzo twórcze, że nas bardzo rozwijało, dawało nam jakiś wiatr w żagle, mobilizowało nasze siły. Oczywiście to wszystko musi być dopasowane do możliwości dziecka, do jego możliwości psychicznych, fizycznych, do jego wieku. Rodzic, dobry rodzic ma to wyczucie, kiedy, co, ile, jak podać, by to, co, by dziecko się dobrze rozwijało. Dlatego myślę, że ojcowie mają więcej tutaj jakby takiej przestrzeni. Oni bardziej jakby wypychają to dziecko. Kiedyś w tej słowiańskiej Polsce był taki zwyczaj podstrzyżen, kiedy chłopiec w pewnym wieku, bodajże to było 7 lat, jak dobrze pamiętam, może kilku więcej, przechodził z opieki matki pod opiekę ojca. I to było takie bolesne dla tego dziecka, bo z takich ramion pełnych ciepła do takich może szorstkich ramion ojca, który zaczynał wymagać, mówił: no teraz trzeba, chłopie, to, tamto. Ale to wszystko oczywiście musi się dokonywać w pewnym rytmie życia i tym wyczuciu rodziców na swoje dziecko. Każde jest inne. Też warto słuchać tutaj podpowiedzi i, nie wiem, nauczycieli, pedagogów, pani przedszkolanki, kogoś, kto ma jakby kontakt z naszym dzieckiem, żeby tych uwag, które nieraz mogą spływać od nich, nie traktować jako ataku, ale jako pewną podpowiedź, że warto może by było zwrócić uwagę na to czy na tamto. Dlatego nie należy ochraniać przed konsekwencjami. Idziemy dalej, jakby no, w ogóle nie należy ochraniać w taki negatywny sposób, żeby stworzyć dziecku, nie wiem, taki inkubator, bo w inkubatorze się przebywa do pewnego momentu, a potem inkubator może zaszkodzić, czyli trzeba jakby otwierać się na świat, a już na pewno nie można ochraniać przed konsekwencjami czynów, czyli trzeba ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i tego już uczymy od najmłodszych lat, od dziecka, że zrobiłeś źle, więc teraz będziesz musiał ponieść konsekwencje swojego czynu. Nie wiem, zdarzyło się, że dziecku coś się spodobało, był u koleżanki czy u kolegi i jednej dziewczynce spodobała się jakieś świecidełko drugiej dziewczynki i nagle przychodzi do domu i mama sprząta ubranka, a w kieszeni to świecidełko. No i wtedy jest poważna rozmowa. No to nie wiem, jak to się tam znalazło i tak dalej. Więc trzeba doprowadzić do tego, że tak, zdarza się tak, że coś nam się podoba i mamy taki impuls, że schowaliśmy to do kieszeni, bo chcieliśmy to mieć. Wiedzieliśmy, że koleżanka nam tego nie da, więc przyłaszczyliśmy sobie. Tak bywa w życiu, taki jest człowiek, ale to jest złe postępowanie. I tak robić nie wolno, ponieważ teraz twoja koleżanka zapewne w domu płacze, że zgubiła czy zginęło jej to, co było dla niej wartościowe, a ty masz zabrudzone sumienie. Co w związku z tym możemy zrobić? No, idź oddaj. Nie, córeczko, to nie ja zabrałam. Teraz pójdziemy i ty to oddasz. I powiesz, że zabrałaś to, bo ci się to spodobało i że wstydzisz się tego. I że postarasz się tak więcej nie robić. Bardzo trudne. Wtedy ktoś niedojrzały z drugiej strony może powiedzieć: o, ty złodziejko, ukradłaś mi. Nie, ona już nie jest złodziejką. Byłaby nią, gdyby ukradła i cieszyła się tą rzeczą. Ale zrozumiała, że postąpiła źle, dlatego przychodzi i oddaje. Nie wiem, można być biednym, ale to nie znaczy, że jesteśmy złodziejami. I dlatego trzeba iść i coś oddać. I tutaj jest wielka rola
rodziców. Nie można zrobić tego za dziecko. No dobrze, to ja to wezmę i wiesz, moja córeczka, mówimy do matki tamtej dziewczynki, moja córeczka, wiesz, to zabrała, masz, ja to oddaję tobie, podrzuć to swojej córce, żeby nie wiedziała. Nie, nie, nie. Tak się nie postępuje, ponieważ wtedy nie ma konsekwencji złego czynu. Czyli to jakby zaprasza do kolejnej, no nazwijmy to strasznym słowem, kradzieży. I zaczynamy uczyć się złych nawyków, o których mówiliśmy chyba bodajże w trzecim apelu, i to się zaczyna utrwalać. I wtedy może ktoś wyuczyć się czegoś tak bardzo niemoralnego, jakim jest kradzież. Tylko dlatego, że coś mi się spodobało i chcę to mieć. Co też uczymy, że nie musimy mieć wszystkiego i że posiadanie wszystkiego nie daje szczęścia i że okradanie drugiego człowieka nie przynosi szczęścia, chociaż może przynosić jakąś korzyść materialną kosztem naszej moralności, naszego sumienia, ale to się nie nazywa szczęście. I wtedy dziecko się uczy, zaczyna rozróżniać. I kiedy przychodzi nowa taka sytuacja podobna, to dziecko kilkakrotnie się zastanowi, czy schować coś do kieszeni, czy jednak wytrzymać to. Tak, ja tego nie mam, chociaż bardzo bym chciał, czy chciała to mieć, ale to nie jest moje, a po to, co nie moje, nie wyciągam ręki, bo o tym mnie dobrze nauczyli rodzice. I kiedyś już na własnej skórze doświadczyłam, jak bardzo boli wstyd. I ten wstyd był czymś dobrym, bo on mnie nauczył, żeby przy sobie trzymać ręce co do dóbr innych osób.